Przyjechały drużyny z bardzo odległych miejsc, bo jest nawet drużyna z Sieradza, jest drużyna z Kępna. Są także drużyny oczywiście z Wieruszowa i z gminy Wieruszów. Frekwencja jest bardzo wysoka, mamy 100 zawodników uczestniczących. Cały turniej rozgrywa się dobrze, tak więc prognozujemy, że mecze będą grane do około godziny 17. Trzeba jak najszybciej zniszczyć po prostu przeciwnikowi towery, wieże przeciwnicze oraz Nexusa. Nexus, który jest ostatni. Czyli po prostu trzeba grać drużynowo i postarać się zniszczyć przeciwników jak najszybciej. Nie mam many. Wspieramy tą inicjatywę, dlatego że już byłam tutaj osobiście właśnie 2 lata temu i zauważyłam, jaką to popularnością się cieszy te zawody i po prostu widzę, jak to wciąga młodzież. Dlatego myślę, że to był bardzo dobry pomysł z naszej strony, żeby to wspierać. Jesteśmy od tego, żeby wspomagać i rozwijać młodzież tutaj w Wieruszowie, więc przyszłyśmy i wspomagamy, aby było widać, że coś jednak robimy dla naszej młodzieży i ta młodzież z tego korzysta. Turniej bardzo został fajnie przygotowany. Jestem w stanie powiedzieć, że na pewno nagrody zachęcają wszystkich do wspólnej zabawy i gry. Turniej odbywa się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie, a sponsorami są Powiat Wieruszowski, Młodzieżowa Rada Miejska, Gigabyte razem z firmą Active Media, Wi-Fi Max oraz Mateusz Puchalski.